Siema Ciarosy i siema wszystkim nowym osobom. Ja jestem Ciaro Usago, witam na moim kanale. Jestem fryzjerem, stylistą fryzur od ponad 11 lat. I czasami miałem tego dosyć, ale możecie się o tym przekonać na moim kanale. Jak marudzę na moją pracę. Ale są też filmy, bo niektórzy o tym zapominają i mi tego zarzucają, że ja tylko narzekam, że ja tylko narzekam. Nie narzekam tylko, ale narzekam dużo. Ale mam na moim kanale też filmy, w których mówię o plusach i pozytywach mojego zawodu. Tak jak tutaj u góry na przykład. Plusy mojego zawodu, czyli plusy fryzjers... Plusy bycia fryzjerem. Tutaj też jest odcinek kolejny, gdzie mówię, że wspaniałych mam klientów i jestem im wdzięczny. I mam tutoriale. Gdyby nie tutoriale, to chyba bym nie lubił fryzjerstwa, tak? I bym tych tutoriali nie robił, bo ja jestem osobą, która się nienawidzi do czegoś zmuszać. Do niczego, wręcz po prostu nie. Jak czegoś nie chcę robić, tego nie robię i... Witam w moim świecie. Jeśli spodoba Ci się odcinek, to zostaw oczywiście kciuka w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, to kliknij subskrypcję, obok subskrypcji kliknij dzwonek, żeby być jeszcze bardziej na bieżąco. Tak chyba działa. No, i przechodzimy do tematu odcinka, czyli czy fioletowe szampony wysuszają włosy? Zapraszam. Na początek w skrócie. Do czego jest fioletowy szampon? Ogólnie do mycia włosów, ale tak na serio? Tak na serio. Fioletowe szampony mają w sobie właśnie, jak na sama nazwa wskazuje, są fioletowe, więc mają w sobie bardzo dużo fioletowego pigmentu. A dlaczego fioletowego? Ponieważ fiolet neutralizuje żółty odcień. Przez co, gdy mamy zbyt żółte włosy i myjemy takim fioletowym szamponem, te włosy się ochładzają. W zależności też, jaki to jest poziom blondu, czy w ogóle jaki kolor. Bo ogólnie fioletowe szampony są przeznaczone właśnie do włosów blond. Chociaż są też już teraz takie szampony, które są do ciemnych włosów i też właśnie albo ocieplają kolor, albo oziemniają, chładzają, ale to już na inny odcinek. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że z tym szamponem fioletowym nie możemy przesadzić, bo ma to swoje konsekwencje. Po pierwsze, możemy przepigmentować włos, że z zimnych, ładnych blondów zrobi się nam siwy, w najgorszym wypadku zielony, albo w średnim wypadku fioletowy. Warto też wiedzieć to, że jeśli używamy jakiś lepszy szampon fioletowy, bo oczywiście są te z niższej półki, ze średniej i z najwyższej, to w tych już lepszych warto używać rękawiczki, ponieważ ręce nasze mogą po tym szamponie wyglądać trochę jak u nieboszczyka, a tego chyba nie chcę. Chociaż znam osoby, które nie używają rękawiczek i te dłonie są takie normalne. Ja mam od razu siny, po prostu wyglądam jak śmierć. Ale ja akurat nie używam na sobie, ale na klientkach, więc zawsze ubieram rękawiczki teraz, bo jak czasami zdarzy mi się zapomnieć, po prostu to mam te ręce po prostu jak jakiś trup zombie. No i właśnie, ten punkt kulminacyjny. Czy fioletowy szampon wysusza włosy? Z moich obserwacji, a robię ich bardzo dużo i rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy pracują jakby w technologii fryzjerskiej, to nie jest to, że szampon fioletowy wysusza włosy. Jak wiemy, albo i wy nie wiecie, ale ja wiem i teraz wy też się dowiecie, szampon ma właściwości zasadowe. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że kiedy myjemy włosy i używamy właśnie szamponu, wszystkie nasze łuski się rozchylają, jak takie wiecie, kwiaty, na całej długości włosa. Wszystko się rozchyla, aby ten szampon mógł troszeczkę dostać się do środka, żeby ten włos oczyścić. Natomiast odżywki, maski, takie inne różne pielęgnujące specyfiki do włosów mają działanie kwasowe, czyli one robią wręcz odwrotnie. Wszystko domykają, wygładzają, tak wiecie, te łuski wszystkie je zamykają, dzięki czemu mamy gładki włos. No i teraz, dlaczego fioletowe szampony jest mówione, że one wysuszają włosy? Ponieważ one jeszcze silniej rozchylają te łuski włosa. Dlaczego? Dlatego, żeby te fioletowe pigmenty jeszcze bardziej wchłaniały się w ten włos, żeby jeszcze głębiej do niego tam dotarły. Dlatego te łuski muszą się rozchylić jak najmocniej, aby te fioletowe pigmenty mogły się złapać wszystkiego, co tam jest możliwe po prostu i zostać w tym włosie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, jak też działa farbowanie, koloryzacja i w ogóle, to tutaj u góry wyświetli wam się odcinek. No i właśnie, jeśli z tym szamponem fioletowym przesadzamy, wręcz myjemy takim szamponem włosy codziennie, to te łuski są tak rozchylone, że one mogą się jakby, wiecie, one się rozchylają, aż tak wyginają i te końcówki tych łusek mogą się tak trochę podniszczyć, bo już są tak nadwyrężone tym, wiecie, otwarciem, tym wygięciem wręcz, że już stają się słabsze. I przez to, jak myjemy włosy, suszymy,
to te włosy są tępe. Nawet w ogóle zwróćcie uwagę, że jeśli myjecie włosy takim fioletowym szamponem, i nie tylko fioletowym, ale szczególnie tym fioletowym, to włosy są takie w zwyku tępe jakby, wiecie o co chodzi. Po niektórych szamponach roślinnych też tak jest. Ale nie tylko roślinnych, to zależy od tych szamponach kiedy indziej. I bardzo ważne jest to, żeby właśnie uniknąć takiego podniszczenia i wysuszenia i otwarcia łusek włosa mocno, to warto właśnie używać po takim szamponie mocno zakwaszające odżywki czy maski do koloru. Dlaczego? Mają silniejsze oddziaływanie kwasowe właśnie po to, żeby po farbowaniu na przykład ten pigment nie wypłukał się szybko z tych włosów, rozumiecie? Czyli jakby wchodzą pigmenty do włosa i ten i ta odżywka albo maska do koloru ma jeszcze silniejsze działanie, żeby tą łuskę zamknąć, więc ona tak się zamyka i wtedy te pigmenty mają trudniejszą drogę ucieczki po prostu, czyli tak naprawdę są zamknięte w tym włosie. Tylko wiecie, ja to wam mówię w takim polskim języku, żebyście wy jak najbardziej to zrozumieli, bo wiem, że większość osób, które mnie oglądają, to nie fryzjerzy, tylko jakaś część jest fryzjerów. Także fryzjerzy, nie denerwujcie się, ja tutaj po prostu mówię w takim języku, wiecie, polskim, żeby ludzie, którzy nie są fryzjerami, jak najbardziej to po prostu obczaili i zrozumieli. Moim zdaniem, nawet jeśli masz mega żółte włosy i chcesz używać tego szamponu fioletowego, to nie rób tego codziennie. Nie wiem, rób to, nie wiem, co drugie mycie, albo podziel sobie na przykład, że ten tydzień myjesz tym szamponem, ten tym, żeby naprawdę nie przesadzić. Poza tym potem możesz ten włos przepigmentować i już nie będziesz miał ładnego właśnie zimnego blondu, ale jakiś kolor srakiej zieleni, albo fioletowy, albo jakiś no taki sinny, siwy, no różnie jest naprawdę. Trzeba to wszystko robić z głową. Często są takie sytuacje, na przykład jak klientki przesadzają z takim szamponem, tak mocno myją i często nim włosy, że wiecie, że te końce na przykład są tak białe, no i przychodzi taka osoba wtedy na przykład na odrost, tak? No i wiadomo, że ja to wszystko stonuję i w ogóle, ale nie da się od razu tego tak mocno stonować, żeby nie było różnicy między tym a tym. Dlatego ja często radzę przed przyjściem na odrost przestać stosować ten szampon, żeby one gdzieś tam się trochę wypłukały, uspokoiły, że wtedy jak nałożymy odrost, ten kolor będzie wyglądał jak najrówniej. Bo jak on jest tym fioletem, wiecie, taki już przedawkowany po prostu, że jest tak naćpany wręcz tym fioletem, no to ciężko potem naprawdę wyrównać ten kolor. Na co mam fiolet położyć i na ten odrost, to miałbyś blond, a nie fiolet. Także wszystko trzeba robić z głową, wszystko jest dla ludzi, ale z głową. No. A jeśli chodzi o odżywki czy maski do koloru, które mocno zamykają nam te łuski, to ja wiele lat pracowałem na firmie Goldwell i właśnie tam jest taka super odżywka do koloru i ona mega daje taki fajny efekt wygładzenia i zamknięcia tych łusek, że po prostu czujecie, jak te włosy są takie o, syna, mermini, w ogóle, tak. Uwielbiam też oczywiście serię Kerastase i tam też macie do koloru odżywki i maski, naprawdę ja też bardzo polecam, też korzystałem i bardzo mi się podobają. Znaczy tam są Halroller, ale Kerastase też tam, z tego co pamiętam, było do koloru. No i oczywiście myślę, że znacie tą firmę też Kalos Color, mega, też mi się podoba, to jest troszeczkę niższa, półka cenowa, ale moim zdaniem działa też fenomenalnie, także możecie sobie wybrać, co tam uważacie. Dajcie mi znać, moi drodzy, czy wśród was jest dużo blondynek czy blondynów, albo ile w ogóle was jest tak naprawdę. W komentarzu dajcie mi znać właśnie, czy używacie takie szampony, jakie macie z nimi doświadczenia, jakiej firmy takie szampony używacie, bo no ja znam przede wszystkim Schwarzkopfa, znam Joannę, no i oczywiście mój ulubiony to jest takie mua! To jest Fanola No Yellow. Oczywiście Fanola ma różne inne szampony też, ale ten właśnie fioletowy nazywa się Fanola No Yellow i jest genialny. Tym szamponem można naprawdę uczynić cuda. Cuda! Naprawdę cuda. Tak. Więc dajcie mi znać, jakie wy macie doświadczenia z tymi szamponami, jak używacie właśnie po nich odżywki, jak sobie radzicie, czy macie efekt wysuszonych włosów, czy nie, bo każde włosy też reagują inaczej. Ja znam osoby, które wręcz mają jeszcze lepsze włosy, tutaj na przykład Fanoli i nie mają uczucia takiej tępości. No ale znam dużo osób, które trochę narzekają i mówią, że muszą mega dbać o włosy, pielęgnować je, żeby były jak po prostu najlepsze, bo mają wysuszone włosy przez szampon. Podsumowując, czy fioletowe szampony wysuszają włosy? Moim zdaniem nie. Przeprowadzonych przeze mnie różnych eksperymentów na znajomych, którzy mają blond włosy i nie tylko, też moim zdaniem tego nie wysusza, bo zauważyłem, że jeśli po prostu używam odpowiedniej pielęgnacji, te włosy nie są takie wysuszone. Czyli tak jak mówiłem, rozchyla się ta łuska. Tak jak rozmawiałem z różnymi osobami, które współpracowały przy produkcjach różnych takich chemikaliów do włosów i nie tylko chemikaliów, różnych produktów też do włosów, to opowiedziały mi właśnie, że to jest kwestia otwarcia tej łuski. Ale tak, uczucie może być wysuszenia. Ale wysuszenie to jest co innego niż
otwarcie łuski. No chyba, że ktoś przedawkuje ten szampon, naprawdę przedawkuje ten szampon. Tak jak mówiłem, te łuski się rozchylają, są tak mocno rozchylone, że te końcówki tych łusek mogą się po prostu nadwyrężyć i to już można nazwać takim jakby wysuszeniem, wykruszeniem. Dlatego powtarzam po raz kolejny, wszystko jest dla ludzi, wszystko, ale trzeba korzystać z rozsądkiem, z rozumem, z głową. Widzowie kochani, ciarosy i nowe osoby. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście kciuk w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z moim kanałem. Obok subskrypcji macie taki dzwoneczek, który możecie kliknąć. To będziecie po prostu dostawać powiadomienia o moich najnowszych filmach i jakichś tam społecznościach. Także zapraszam, a my widzimy się już w kolejnym odcinku za parę dni. Także trzymajcie się, hej!